Miałam jakiś czas temu też ból biodra. No, ból biodra to wiadomo, co to jest. To jest wielki ból. Nawet po schodach nie można chodzić. No i też Grażynka zrobiła dwupunkt. I wtedy czułam, jak przechodzi mi ten ból przez palec. To poczułam, taki coś wyjście. No i od tego czasu odpukać nie mam tego biodra chorego, co jest bardzo ważne, dlatego że wiąże to się z chodzeniem, a to jest bardzo trudne, nawet wchodzenie do tramwaju jest ciężkie. Bardzo często już podczas sesji dwupunktu ból ustępuje. Można odczuwać, jak wychodzi z ciała, a zmiany są zauważalne natychmiastowo. Mam często gęsto od tych ciąż bóle kręgosłupa, ale to potrafią być tak silne, że po prostu zginam się w pół i przez kolejne 3 dni na przykład nie potrafię chodzić, poruszać się, chodzę w pół, zgięta, nie jestem w stanie się wyprostować, nie mogę się zginać, nie mogę się nachylać, niczego nie mogę robić. Jest to coś przerażającego. No i ostatnio, gdy taki ból się pojawił, akurat siostra była i poprosiłam o pomoc wiedźminki. One zdziałały po prostu cuda. Ja nie wierzyłam, że takie coś jest możliwe, że ja po prostu 2-3 godziny i będę normalnie chodzić, nie będę czuć tego bólu, tego przerażającego, nie wiem, szarpania w dół, tego, że muszę się zgiąć, tylko po prostu chodzę wyprostowana i jest to coś, że tak powiem, fantastycznego.